Cześć, tu Ernest! I zanim przejdziemy dalej, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale życzę wam wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym. Tak przy okazji to chciałbym wbić te 300 tysięcy subskrypcji, więc jeśli jest ktoś chętny pomóc, to będę za to bardzo wdzięczny. I niestety, wczoraj mechy powróciły na pole walki. Na szczęście jednak nie ma ich w trybie areny na jeszcze kilka dni. Poza tym jutro lub w środę wejdzie kolejna aktualizacja. Będzie ona jedną z tych mniejszych o 14, czyli bez pobierania i bez przerwy technicznej. Mogliście już u mnie usłyszeć, że nowością tego tygodnia ma być nowa pułapka elektryczna. Jeśli te wycieki się potwierdzą, to już wkrótce w grze ujrzymy takie oto urządzenie. Będzie to kolejna pułapka, którą można stawiać na podłodze, ścianie i suficie. Występować będzie w klasie fioletowej. Dzięki Lukasowi z Twittera wiemy, że będzie ona aktywowała się jak każda inna pułapka. Czyli wtedy, gdy jakiś przeciwnik stanie w jej polu rażenia. Jeśli chodzi o obrażenia, to będzie zdawała 50 punktów obrażeń. Dobra, to może nie brzmi na wiele, ale zwróćcie uwagę na to, że ta nowa pułapka będzie ładowała się tylko 2 sekundy. Dla porównania, zwykła pułapka z kolcami ładuje się aż 5 sekund, a stara pułapka z pierwszego sezonu ładowała się 12,5 sekund. Ze statystyk, które podał Lukas, wiemy też, że ta nowa pułapka ma taki sam zasięg, co pułapka z kolcami, co oznacza, że stojąc po drugiej stronie boksa z pułapką, może ona nas nie dosięgnąć. Co ciekawe, w plikach tej pułapki jest też wzmianka o tym, że będzie można ją położyć nawet na strukturach przeciwnika, co dotychczas było niemożliwe z jakąkolwiek pułapką. Jeśli ta linijka kodu się potwierdzi, to już wiemy, że ta pułapka będzie bardzo mocną bronią. Nie wiemy, co jeszcze będzie wyróżniało tą pułapkę. Jeśli po prostu będzie szybsza i będzie można ją kłaść na strukturę przeciwnika, to cóż, już wszystko wiemy. Zobaczymy, czy będzie miała jakieś ukryte funkcje. Może jakieś spowolnienie ruchu? Albo coś takiego? Wraz z tą aktualizacją możemy się też spodziewać powrotu Wyspy Kevina. To, że powróci, zapowiada mnóstwo zmianek w postaci ekranu wczytywania, wyzwań i oczywiście gotowej wyspy flika gry. Poza tym do dziś niestety nic nowego nie usłyszeliśmy na temat pakietu Mrocznych Legend, który wiemy, że nadejdzie w tym sezonie. Wszystkie 3 skiny, które mają być w tym pakiecie, albo są zaszyfrowane, albo niedokończone. Tak czy siak, nie możemy jeszcze ich podejrzeć. To jednak nie powstrzymało Trimixa od stworzenia konceptu tych 3 skinów w grze. Nie jest idealny, a Jonesy, którego zaraz zobaczycie, rzeczywiście może przypominać Jamesa Charlesa. Ale to najlepsze, co na ten moment można zrobić. Na ekranie teraz macie ten koncept. Powstał na podstawie skina Dark Bomberki, który już jest od dawna w grze. Dobra, ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania.